mnie napędza wściekłość na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Moja pamięć była przestronna, gigantyczna. Pamiętałam wszystkich ludzi, z którymi spotykałam się. Miejsca, nazwiska. Mi się wydaje, że jestem szybka jak gazela. Ciągle śni mi się ten straszny sen, że przychodzą panowie zboru, spódnica już wiadomo za kolano, to podstawa. Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam. Dzień dobry w moim stylu. Zapraszam Was wszystkie i wszystkich na spotkanie z Jolantą Kwaśniewską. Zaczynamy. Dzień dobry Pani Prezydentowo. Dzień dobry, witam najcieplej moją kochaną Magdę, bo tak do Ciebie zawsze mówiłam. Zawsze Pani do mnie tak mówiła. Bardzo się cieszę, że po tylu latach możemy się spotkać w moim małym studyjku mieszkanku, w tych progach, do których zapraszam wszystkie kobiety, które nas inspirują, które my kochamy, z którymi chcemy rozmawiać, bo ja jestem tylko takim przekaźnikiem od tych dziewczyn i kobiet, które siedzą po drugiej stronie, więc ponieważ wiele razy pojawiała się Pani jako osoba, z którą dziewczyny chciałyby widzieć wywiad w moim stylu i dzisiaj jest ta okazja, za tę okazję już bardzo dziękuję. No to dobrze, to spróbujmy się połączyć po tylu latach w tej naszej kobiecości. Chcę po prostu zacząć od pytania, jak się Pani ma dziś? Dobrze, jestem trochę zmęczona, bo ta wiosna była bardzo trudna, bo mieliśmy problemy w naszym ukochanym domu na Mazurach, a potem operacja męża kolanowo, więc jestem trochę zmęczona, ale z drugiej strony ogromnie cieszę się na to spotkanie i jakieś tam motyle w brzuchu są. Zmęczona, bo jest Pani szalenie aktywna, wciąż na pełnych obrotach działa Fundacja Porozumienie Bez Barier, o której właściwie kiedy pracowała Pani jako pierwsza dama, bo zawsze uważałam, że to jest ciężka praca każdej z kobiet, która staje u boku swojego męża podczas jego prezydentury. Te 10 lat było dla Pani szalenie wyczerpujące, będziemy się do tego tematu też wracać, ale Fundacja ma też pełne ręce roboty, bo zajmuje się Pani Ukrainą i zajmuje się Pani osobami starszymi. Pozostałe projekty, co widać na stronie internetowej, wciąż są w toku. I tak się zastanawiam, pod co się Pani podłącza, gdzie ma Pani jakiś kontakt, wtyczkę, że tam Pani wciska i pomimo natłoku prac i zmęczenia, tak świetnie sobie Pani daje radę, spotyka się z ludźmi w całej Polsce. Jak to się robi? Znaczy, ja chciałabym zwolnić, szczerze powiedziawszy, no. Przez cały czas mówiła mnie dosyć już trochę, bo fundacja nieprzerwanie działa od 96 roku, 27 lat. Jestem wolontariuszką w mojej własnej fundacji. Przede wszystkim mam świetnych współpracowników i to jest najważniejsze. Ja nie jestem tutaj sama, to jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, ale mam wokół siebie fantastycznych ludzi i to jest bardzo, bardzo ważne. Po drugie, jak mówię, zwolnię, to jadę na jakieś tam spotkania, bo takich mentoringowych, dużych spotkań odbywam bardzo wiele. Ostatni kampus, gdzie było mnóstwo młodych ludzi i każdy mówi: Pani Prezydentowo, Pani nie może przestać. My idziemy dalej, chcemy dowiedzieć się, co Fundacja robi, w czym możemy pomóc. Ludzie zgłaszają się, żeby zostać wolontariuszami w naszej Fundacji i to jest bardzo istotne, ale przede wszystkim mnie napędza wściekłość na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Jak widzę, w jaki sposób traktowane przedmiotowo są kobiety, w jaki sposób traktowana jest demokracja, szeroko pojęta, to myślę sobie, no nie, mój głos też jest ważny. Jest. I to jest też taka rzadkość w myśleniu naszym kobiecym, że nasz głos jest ważny. Jakby miała Pani użyć, nie wiem, załóżmy, trzech zdań, żeby powiedzieć kobiecie, która nie ma tego przywileju, który ma Pani, który mam ja, żeby korzystać z naszych rozpoznawalnych twarzy, mówiąc bardzo oględnie, do przekonywania, że warto jest zawalczyć o swoje, że kobieta, każda bez względu na pochodzenie, pracę, zapatrywanie, ma głos, którego może użyć, to jakich argumentów by Pani używała, żeby pobudzić w nas przekonanie, że jesteśmy silne i sprawcze? To jest właśnie to, że bardzo często mówimy, kropla drąży skałę. I zdawało się wielokrotnie, tak jak były wybory, bo one chyba są w tej chwili najważniejsze i o nich najczęściej rozmawiamy, że wiele osób mówiło, nie, tam jeden mój głos, co to jest? To jest jeden głos, on nic nie znaczy. A potem
zabrakło ileś tam tych głosów, bo była fajna pogoda, gdzieś tam byliśmy za granicą, nie dojechaliśmy, nie zagłosowaliśmy i okazuje się, że brakuje kilkudziesięciu tysięcy głosów. Każdy głos jest ważny. Każda z Was może realizować siebie na różnych płaszczyznach. To, co Wam w duszy gra, możecie w danym momencie realizować. My w fundacji mieliśmy tak różne projekty, tak, nie wiem, czasem wydawało mi się, że tak właśnie jesteśmy trochę od sasa do lasa, ale potem okazywało się, że te nasze projekty były ważne dla jakiejś grupy osób, że odzywały się do nas osoby, które mówiły: okej, tego mi właśnie brakowało w życiu. W związku z tym, jeśli macie w sobie siłę i macie w sobie taką zadziorność, taką waleczność, to absolutnie róbcie to, na co macie ochotę, bo ja mówię, sky is the limit. Możemy robić wszystko i każda z nas ma swoje miejsce, w którym powinna odegrać jakąś rolę, mniejszą, większą, ale każda z nich jest ważna. Wierzcie mi w to. Jednym z takich tematów, którymi się Fundacja Porozumienie Bez Barier od 2013 roku bardzo mocno zajmuje, jest starość. Według danych socjologicznych starość zaczyna się między 60 a 65 rokiem życia, więc mam mniej więcej jakieś 13-15 lat do momentu, w którym wpadnę do tego zbioru. I to nie jest myśl, która jest mi się spędza sens powiek, ale tak też nie jest krzepiąca, ale no tak jeszcze mam takie poczucie, że to jeszcze za chwilę, że już tutaj na ramieniu coś tutaj, jakiś oddech czuć, ale to jeszcze nie to. No ale jeśli starość to ten czas, nie obrazi się Pani za takie pytanie, to zapytam wprost, czy starość już Pani dotyczy? Ma Pani 68 chyba w tej chwili dokładnie. Tak, skończyłam w czerwcu 68 lat. No dotyczy niestety, znaczy ja w mojej głowie mam tak 18 z kawałkiem i tak się czuję, natomiast fizycznie, mimo tego, że ja zawsze byłam aktywna fizycznie, mądrze się odżywiam, bo nie chcę powiedzieć, że mam jakąś dietę szczególną, nie, to nie tak, ale niestety to jest tak jak z samochodem. Nawet jeśli samochód stoi przez cały czas gdzieś pod dachem i ma przeglądy robione, bo do tych przeglądów każdego z nas, każdą z nas i każdego z mężczyzn namawiałam i namawiam w dalszym ciągu, to jednak coś zaczyna szwankować. Ja pamiętam taki moment, Ola pracowała w Dzień Dobry TVN i pojechałyśmy do Gdańska, byłam na moim podwórku, gdzie opowiadałam Oli: tutaj jest, Olu, trzepak, ja na tym trzepaku przewisiałam całe swoje dzieciństwo. I tak złapałam się z tyłu żertki i mówię, to było takie proste, nogi pyk zarzuciłam, a te nogi się jakoś nie zarzucają, nie jestem w stanie przyjąć tej pozy, którą tak wiele, wiele lat przybierałam, więc niestety, kochana moja, przychodzą takie momenty, że no, nie wiem, tak szybko nie podbiegnę. Mi się wydaje, że jestem szybka jak gazela, ale niestety już troszeczkę inaczej mierzę czas. Dawniej mówiłam sobie, okej, starczy mi 15 minut, staję, robię sobie, jak to mówię, szybkie oko i wychodzę. Teraz tak troszeczkę spokojniej, bo ja zawsze bardzo szybko działałam, a teraz już mówię sobie, okej, muszę sobie spokojnie dojść do kuchni, zrobić, przygotować kawę, zastanowić się, jaki mam program dnia. To jest taka rzecz, ja wiem, chyba tak w moim życiu to bardzo często było tak, że mój kalendarz na wiele, wiele tygodni do przodu musiałam sobie przygotowywać i każdy dzień miałam rozpisane na godziny, a teraz, mimo że czasem jest tak, że mam mniej tych zajęć, ale dla mnie bardzo istotne jest to, żeby o czymś nie zapomnieć, bo bardzo często, na przykład moje dziewczyny w fundacji, pani prezydentowa, musimy pamiętać o czymś tam, czy moja Ola mówi, mamuś przypomnij, mój mąż mówi, przypomnij mi, nie ma czegoś takiego, ja jestem przekonana, że ja o tym pamiętam w danej chwili, a za godzinę mogę o tym nie pamiętać. Na pewno szwankuje mi o wiele bardziej pamięć i to widzę, w związku z tym tą pamięć muszę wspomagać, dlatego warto wiele rzeczy zapisywać, bo moja
pamięć była przestronna, gigantyczna. Pamiętałam wszystkich ludzi, z którymi spotykałam się, miejsca, nazwiska, sytuacje i tak dalej. A teraz zaczynam pisać książkę i mówię: Matko Boska, 96 rok, marzec, byłam na Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych. Jak nazywał się organizator? Nie pamiętam i przeżywam to w dodatku. Ale to bardzo dobrze, że Pani pisze książkę, bo ja mam tutaj swoją Biblię, pokazuję teraz książkę Michelle Obamy, Becoming, i tak patrzę od lat na tę okładkę i patrzę na tę twarz tej wspaniałej dziewczyny i mówię, muszę zapytać Panią Jolantę. Pani Jolanto, kiedy przeczytamy taką Pani historię? Się pisze. Się pisze się jednak. Pisze. Jejku, jaka świetna wiadomość. Tak, ale i się pisze. Tak, tak, ale to jest wiem po książce, którą wydał mój mąż, napisał tą książkę. No właśnie, bo pan prezydent napisał książkę o sobie, a pani? To jest proces, to trwa, Matko Boska, te wszystkie opowieści, wyszukiwanie różnych informacji, odwoływanie się do osób, z którymi miałam do czynienia. To będzie trwało, ale mam nadzieję, że może grudzień przyszłego roku. Doskonały moment na książkę. Dobra, to w takim razie absolutnie chciałabym wtedy znowu się z Panią spotkać i porozmawiamy o tym, co w tej książce, bo bardzo Pani kibicuję, bo uważam, że potrzebujemy takiej książki, tym bardziej, że wciąż we wszystkich rankingach jest Pani ulubioną prezydentową Polaków. Wiadomo, stylizacje, fryzury, moda, wszystko to, co było wtedy tym, co było dla oka pierwsze widoczne, gdzieś tam zapadło w naszej pamięci, ale po latach myślę, że wiele i wielu z nas docenia szalenie też Pani ogromny, ten wolontaryjny wkład w pracę na rzecz innych. A propos książek, to ukazuje się za chwilę na rynku książka Tacy Sami, rzecz o samotności, szczerze o samotności, napisana razem z Jakubem Bączkiem. Tak. I to jest taka książka, no bo jest o samotności. Trochę ta starość, tak, ta starość, która nam się tu wcześniej wyświetliła, jakoś mi się łączy na wielu polach z samotnością, albo samotność, choć samotność ze starością nie tylko, bo bywamy samotni w bardzo różnym wieku. Ale jeśli o samotności mowa, zaraz dopytam o szczegóły, więc ta książka powstała, te wywiady z 9 wspaniałymi osobami powstały po to, żeby pokazać, że bez względu na miejsce w życiu, bez względu na sytuację czy tak zwany wizerunek, wszyscy bywamy na jakimś poziomie samotni. Tak, tak, to prawda. To właśnie mi przyświecało, kiedy spotkałam się z panem Jakubem Bączkiem i rozmawialiśmy, może jakiś fajny projekt wspólny zrobimy. Pan Jakub jest mentorem, ma ogromne zasięgi, także jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy wspólnie dojść do wniosku, że wydamy książkę, i zastanawialiśmy się, czego ona powinna dotyczyć, i wtedy pomyślałam o tej samotności, dlatego że takich spotkań ze starszymi osobami, z seniorami, ale także z osobami długowiecznymi, długowieczność to jest 90+, i takich długowiecznych też sporo mamy w naszym społeczeństwie. Już około 3000. Tak. Rozmawialiśmy o różnych niedostatkach. Mówimy, na pewno to jest ten chudy portfel, problem z zakupami, z kupnem leków, z dostaniem się do lekarzy, specjalistów, uczestniczenia w takim normalnym życiu społecznym. Ale na końcu, jak zaczęliśmy się zastanawiać, co najbardziej doskwiera tym starszym osobom, to każdy powiedział: samotność. Samotność jest dramatem. Doświadczaliśmy tego wszystkiego w czasie pandemii. Myślę, że po raz pierwszy młodzi ludzie powiedzieli: aha, okej, to na tym polega. I takie badania były robione przez Stowarzyszenie Pokolenia, i z tego badania wynikało, że najbardziej samotni czuli się młodzi mężczyźni do 25 roku życia. Dla mnie to było niesamowite. I każda z tych starszych osób mówi: tak bardzo chciałabym na te swoje takie późne lata, kiedy taki moment oszronienia przychodzi się we włosy, żeby był ktoś taki, z kim można wieczorem wypić filiżankę herbaty, żeby było z kim porozmawiać, wyjść na spacer. Ta samotność, w tej chwili mówi się o
epidemii samotności. Dotyczy ona całego świata, dotyczy ona Polski, dotyczy każdej grupy i wiekowej, i ludzi różnych zawodów. Doszło do tego, że w Japonii w czasie pandemii starsi ludzie popełniali jakieś takie małe przestępstwo, żeby dostać się do więzienia, ponieważ w więzieniu otaczali ich inni ludzie. To jest coś w ogóle niewiarygodnego. Czy w tejże samej Japonii w tej chwili starsze osoby kupują sobie robota, ponieważ jest do kogo się odezwać. To, że z robotami chcą się żenić, czy za nich wychodzić za mąż, zostawiają im swoje spadki, no to świadczy o skali tego niezwykłego zjawiska. Więc w tej książce tacy sami fantastyczne osoby, pan Marek Kondrat, pani Teresa Lipowska, pani Żmuda Trzebiatowska, pan Andrzej Seweryn, siostra Małgosia Chmielewska, mówią, co dla nich oznacza samotność i jak z tą samotnością sobie radzić, więc bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania tej książki. Już we wrześniu pojawia się w internecie, a potem sprzedaży w bardzo wielu miejscach. Jakbym teraz panią zapytała pani prezydentowo o, czy w ogóle jest, bo ja myślę, że ma pani coś takiego, jak opowiadali mi wielokrotnie na przykład aktorzy czy muzycy, że po tym momencie stania na scenie, po tym energetycznym wysiłku dawania i brania, po aplauzie publiczności, wracali do pustego pokoju hotelowego, w którym nikt na nich nie czekał. Mhm. I dla nich to były zawsze najtrudniejsze chwile, zawsze najtrudniejsze emocje, z którymi sobie nie radzili. 10 lat prezydentury pani męża obfitował w tysiące spotkań, small talków i niekończącej się doby, jeśli chodzi o aktywność. Ale ja myślę, że bywały takie momenty, kiedy naprawdę czuła się pani po prostu samotna. Co to były za momenty? Ja myślę, że każdy z nas ma takie momenty. Ja myślę, że najbardziej odczułam moją samotność w momencie, jak w 2004 roku Ola powiedziała, żebyśmy zrobili remont naszego poprzedniego mieszkania w Wilanowie. I w momencie, kiedy ona się wyprowadziła z pałacu, to ja ryczałam, ja tak ryczałam. Myślę sobie, Matko Boska, no ten mój mąż piętro niżej, no niby blisko, ale ja przyznam, że ja bardzo rzadko schodziłam do gabinetu mojego męża, tam wiesz, nieważne rzeczy się działy, więc raczej czekałam na jego powrót, a ten powrót to była jakaś 12 w nocy. Mąż schodził o 7 rano, żeby przed godziną 8 przeczytać najważniejsze dokumenty i naprawdę to była taka ciężka praca. Więc jeśli nawet był taki moment, że nie miałam tak wielu spotkań, że nie wyjeżdżałam gdzieś tam i byłam właśnie, i byłam sama, to siedziałam w tym naszym apartamencie, z reguły w naszej sypialni, bo tam było najbardziej przytulnie, taką fajną kanapkę miałam, w której lubiłam siedzieć i albo czytałam listy, albo odpowiadałam na te listy, albo już był taki moment, już zaczęły się telefony komórkowe, więc dzwoniłam do kogoś, coś tam ustalałam, ale jak Ola się wyprowadziła, właśnie ten syndrom pustego gniazda w tym wielkim apartamencie prezydenckim, no dla mnie był potwornie trudny. Jak Ola się wyprowadziła i tak za każdym razem, kiedy wracałam z jakiegoś wyjazdu, czy nawet jak byłam w fundacji, czy jakieś spotkania miałam w sali Rokoko, to wpadałam do apartamentu, kierowałam się na prawo do Oleńki. Cześć Oleńka, może coś razem zjemy? Czy co u ciebie słychać, jak tam dzień minął? I raptem się właśnie kieruję do tego pokoju i zdaję sobie z tego sprawę, że ten pokój jest pusty, że w tym wielkim apartamencie no po prostu nie ma nikogo. I wtedy ja nie reaguję w sposób taki dosyć szczególny, ponieważ myślę, muszę coś robić, więc wtedy najczęściej myję okna, albo myję lustra, albo łapię za jakiś taki środek do czyszczenia okien. Nie, to okno jest jakieś takie. I jakoś tak wtedy schodzi to takie trudne wrażenie, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi i nikogo wokół nie ma. To poczucie, że nie jestem potrzebna, bo pytanie brzmi, jaki jest lek albo antidotum, albo recepta na ten stan?
To znaczy, to, że jestem potrzebna, to ja odczuwam w każdej minucie życia, bo w fundacji tych, którzy proszą o pomoc, mamy no, setki, tysiące, i tak jak myślimy o projektach fundacji, które zrealizowaliśmy, to ja czuję się osobą spełnioną. Myślę, że tych projektów było tak wiele, że nawet jak wydawało mi się, nie, już tam w coś tam nie wchodzimy, to nie wiem, pojawiał się ksiądz Arek Nowak i mówi: Jola, wiesz, no fajnie by było, jakbyś zechciała zostać patronką osób żyjących z HIV, AIDS. I nie myślałam o tym w ogóle, nie, my mamy tutaj osoby niepełnosprawne, przede wszystkim jest onkologia dziecięca bardzo, bardzo ważna, program stypendialny, motylkowe szpitale. Ale Arek mówi: wiesz co, nie, musisz w to wejść, bo dla tych osób to będzie bardzo ważne, bo pierwsza dama, która będzie wspierała osoby żyjące z HIV-AIDS, to będzie taki bardzo ważne przesłanie. No i oczywiście od 96 roku, od grudnia, zaczęłam patronować Międzynarodowym Dniem Osób Żyjących z HIV-AIDS, który odbywał się w Mariocie. I ciągle, szczerze powiedziawszy, z tymi osobami mam kontakt. W związku z tym to były, wiesz, takie momenty, że jak ja przychodziłam do fundacji, do własnego domu, do pałacu, gdzie no, czekały na mnie psy. Najpierw jeden, potem dwa psy, i one zawsze były najważniejsze dla nas. No to oczywiście można było z psem pogadać, bo pies też człowiek dla nas. Pani bardzo, też mówi, bardzo pies ważny. I kot to ludzie. No tak, no kochamy. Nasz kalendarz teraz jest ułożony pod Lulę, czyli psa naszej Oli, bo nasze dwa wilczury niestety odeszły zbyt wcześnie, ale jest Lula. Lula pojawiła się, jak jeszcze był Kleks, ostatni nasz wilczur, i jak gdyby no tak zawojowała nasze serca, że bez Luli w ogóle życia nie ma. W związku z tym kalendarze układamy. Jak Ola ma wyjazd, no to oczywiście albo mąż, albo ja. Z Lulą zawsze ktoś musi być. I no i no w ogóle jest no najważniejsza w naszym życiu, co tu dużo gadać. To, że te psy były... Tak, jest co robić. Te psy wiecznie chorują. Już Ola jak wzięła Lulę, to mówiliśmy, no mamy takiego kundelka, w związku z tym nie będą miały tych problemów, nie będzie miała Lula tych problemów, jak nasze dwa czempiony, owczarki staroniemieckie, które miały problemy z sercem, miały problemy z tarczycą. Nasza Lula ma problemy z tarczycą, tak jak poprzednie psy. Tak? Także masz. Po prostu, nie no. No do kogo taki pies mógłby trafić, jak nie do nas, gdzie mamy po prostu... Jak wy już wiecie, tak. Tak, na punkcie. I Ola przecież po prostu po bandzie zwariowana, i Kuba, który nie miał psa i kocha tą naszą Luśkę, i martwimy się o te wszystkie kundelki, które nie mają fajnych domów, o których nikt nie myśli. Ale no... Oczywiście, że ja mogę mówić do psa, wracam do domu i prowadzę taki monolog i widzę te mądre oczy, które na mnie patrzą, ale jednak ja zawsze uważam, że bardzo ważne jest, żeby dzielić się tymi emocjami z osobą, która najważniejsza jest w moim życiu. Tą osobą jest mój mąż, jest Ola, ale najbliższą, z którą jestem 44 lata, jest Olek. I wtedy, kiedy dzieją się rzeczy złe, to te rzeczy złe dzielą się na pół, tak? Mniej boli. A jak się dzieją rzeczy dobre, to się mnoży razy dwa. I to jest chyba właśnie najważniejsze w naszym życiu, żeby było kogo kochać i żeby czuć się kochanym. A teraz ma Pani taki czas, że więcej jest tych rzeczy do mnożenia czy do dzielenia? Ojej, tak jak powiedziałam, no ten rok to jest w ogóle jakiś koszmarny rok. No ale no dzieli ale się na pół, za chwilę na się część. Skończy. Za tak, wychodzimy przede wszystkim kolanowo z mężem już troszkę na prostą, więc to mnie ogromnie, ogromnie cieszy. Jak jest tak bardzo źle, jak tak mówię, co jeszcze? Boże, wszystko się psuje. No, jakiś taki koszmarny czas. On się kiedyś skończy. On się kiedyś skończy i odbijemy się od dna i za chwileczkę będzie taki lepszy czas. Ja mówię, bardzo ważne dla mnie też jest to, że mamy wokół siebie garstkę przyjaciół, bo oni są
szalenie ważni. Jak robimy sobie takie podsumowanie naszego życia i myślimy, co w tym życiu jest najważniejsze. Oczywiście, że my możemy mówić o tych wielkich celach, które w naszym życiu się zrealizowały i to jest bardzo ważne, ale na końcu najważniejsze będzie to, żeby była druga osoba. Mówimy, miłość jest najważniejsza. To dzielenie swoich pasji z drugą osobą, podobny sposób myślenia, realizowanie swoich marzeń, rodzina na końcu będzie najważniejsza. Państwo będzie numerem jeden i było tym numerem jeden przez 10 lat, to prawda, ale potem mówimy, zejdźmy na ziemię, jest życie po życiu. Jak skończyła się prezydentura, przyznaję, to był bardzo trudny okres i dla mojego męża trochę mniej trudny, dla mnie, bo musieliśmy znaleźć swoje miejsce w życiu. To nie było łatwe, przyznaję, ale to, że była rodzina i niewielkie grono przyjaciół, które wtedy mogło nas wspierać, bo raptem zostałam bez ochrony, bez moich chłopaków. Nie sprzedałam samochód, nie prowadziłam samochodu, wsiadłam za kierownicę, ludzie się zatrzymywali, matko, pani prezydentowa, więc mówię, zaraz będzie jakaś tam trudna sytuacja dla mnie. Więc to, że ja mogłam dzwonić do kogoś ze znajomych, słuchaj, jadę na lotnisko, odwieziesz mnie, czy możesz mnie przywieźć, czy... Zanim ułożyliśmy sobie tutaj życie po raz drugi, to gdyby nie bliscy nasi i to niewielkie grono przyjaciół, to byłoby trudno. Bardzo trudno, więc namawiam do utrzymywania takich relacji, bo ktoś mówi, mam tysiące przyjaciół i właśnie dlatego w kontekście tej samotności jest bardzo wiele młodych osób, które nie odróżnia tego lajkowania od realu. Żyją w jakimś świecie zupełnie odrealnionym i mają wrażenie, że te wszystkie lajki w pewnym momencie się zamienią na taką realną pomoc. A przyjdzie taki dzień, że będziemy potrzebować kogoś, kto właśnie, nie wiem, rosół nam zrobi, bo będziemy ciężko chorzy i zdziwimy się, że ci wszyscy lajkujący gdzieś tam odeszli do jakiejś innej osoby. A miałaby pani jakieś dwie dobre rady dla pani prezydentowej Agaty Dudy, która za 2 lata będzie się żegnać z Pałacem Prezydenckim? Co by jej pani powiedziała? Nie. Ja myślę, że pani prezydentowa nigdy nie słuchała takich bardzo drobnych moich rad, że w swoim życiu jako pierwsza dama, przecież każda z nas realizowała się na własnych warunkach, więc można znaleźć sobie taką niszę, która nie będzie polityczna, w której każda pani prezydentowa w Stanach Zjednoczonych, na przykład pani Laura Bush, która była bibliotekarką, położyła na czytelnictwo. I to tak niepolityczne, tak różne od Hillary Clinton, która była taką polityczką z krwi i kości. Jeszcze inaczej swoje miejsce odnalazła Michelle Obama, ale ponieważ tamtych rad nie słuchała pani prezydentowa, więc myślę, że na własnych warunkach będzie układała sobie życie po 10 lat prezydentury. A kiedy pani Agata Duda nie zabierała głosu w najważniejszych dla nas sprawach i prawach kobiet, to co pani wtedy myślała? No ja po prostu takich sytuacji nie rozumiem, bo takich ilość projektów prokobiecych, w których brałam udział, był naprawdę ogromnie duży i ciągle jest dla mnie najważniejszy. I teraz, kiedy myślę o tym, że za chwileczkę wybory i część młodych kobiet nie chce na te wybory iść, to już z tyłu głowy mam, bo za chwileczkę będę nagrywała jakieś tam takie moje przesłania do różnych mediów, ale także tu chcę powiedzieć, że nasze babki walczyły o nasze prawa wyborcze, płacąc za to bardzo wysoką cenę. Grosz z nich było aresztowanych, było bitych, miało gigantyczne problemy. Wreszcie w 1918 roku udało się nam uzyskać prawa wyborcze. To, że część kobiet, i to takich młodych kobiet, których najbardziej dotyczy ta bieżąca polityka, nie chce iść na wybory, ja tego po prostu nie mogę pojąć, bo to jest nie tylko nasze prawo, to nie tylko obowiązek wynikający z konstytucji, to jest nasz przywilej. Ja powtarzam to w każdej rozmowie, to jest przywilej.
to ja wybieram, na kogo chcę głosować. Są różne ugrupowania, mamy taki łatwy dostęp, żeby przeczytać, kto co proponuje i możemy wybrać sobie jedną, drugą osobę, której program dla nas jest najważniejszy, gdzieś tam jest tożsamy z tym, co jest ważne w naszym życiu, więc zwłaszcza młode kobiety, które będą przez wiele, wiele lat funkcjonowały tak, jak im ułożą to życie politycy. Także namawiam wszystkie kobiety, młodsze, starsze, idźcie i wybierajcie. To są najważniejsze wybory po 89 roku. To jest nasze bycie tu i teraz. Albo będziemy w kraju demokratycznym, albo w takim, który rządzony jest przez... To już jest w tej chwili reżim. To, co się dzieje, na to, na co nie mamy wpływu, jest po prostu nie do przyjęcia. To jest właśnie bardzo trudna zawsze rozmowa, bo czasem wydaje mi się, że kobiety, którym mówimy wprost, no dobrze, ja mówię, staram się zachęcać do używania głosu, są tą możliwością wyboru takie zrezygnowane. Po pierwsze twierdzą, że ich głos nic nie znaczy, a właśnie po drugie, że nie mają kogo, na kogo zagłosować. Wszystko, jak to mówią, polityka i politycy, to jedno wielkie, na przykład bagno jest takie określenie. Poza tym ja jestem jedna, co tam skreślę, nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że to się bierze też z unieważniania głosu kobiet w ich najbliższym otoczeniu. Jeśli przez lata jesteś unieważniana przez najbliższych, nie wiem, przez męża, partnera, wcześniej tak było z rodzicami, a potem, nie wiem, w szkole czy w pracy, to czego chcesz i twoje granice są dla drugiej strony nieistotne, to pojawia się chyba taki naturalny opór, że naprawdę ja nic nie znaczę, jestem niewidzialna dla innych, więc co tam to moje głosowanie? Na jakimś poziomie rozumiem te kobiety. To znaczy na jakimś poziomie, tak? Na jakimś poziomie możemy te kobiety, te dziewczyny rozumieć, ale gdyby nie... Nie usprawiedliwiamy. Nie, bo gdyby nie waleczność tych naszych babek czy matek, no bardziej babek, naszych babek, to nie byłoby nas tu i teraz. To jest taki moment. Ja z kolei mam zupełnie inne przekonanie. Spotykam tak mnóstwo świetnych dziewczyn, tak zdeterminowanych, żeby zawalczyć o nas, żeby zawalczyć o inne kobiety, te, które mają mniej takiego bigla, takiej wewnętrznej wiary w to, że mój głos jest ważny, że ja mogę zmieniać świat. Przez ostatnie lata brałam udział w bardzo wielu dużych spotkaniach, kongresów dziewczyn z lewicy i dziewczyn ze środka, bo jakoś prawica troszkę mniej mnie zaprasza. W każdym bądź razie tam, gdzie to jest tylko możliwe, biorę udział w tych spotkaniach i myślę sobie, Jezus, jak one cudnie przejęły od nas pałeczkę, bo przedtem wydawało mi się, że mój głos, tak, wiesz, ja taką metodą małych kroczków mówiłam coraz silniejszym głosem, bo pomyślałam sobie, Matko Boska, kimże ja jestem, raptem pierwsza dama. Ja nawet nie pozwalałam współpracownikom mojego męża mówić do mnie pierwsza dama, tylko mówiłam, kochani, hola, hola. Rysiowi Kaliszowi mówiłam, Rysiu, mów o mnie, małżonka pana prezydenta. Tak się czułam wtedy. Tak mówił, tak mówił. I tak mówił, zawsze tak, bo prosiłam. A dopiero wtedy, kiedy ja zaczynałam pokazywać, kim jestem i co potrafię, jak wiele można działać i do jak wielu organizacji gdzieś tam światowych zapraszano mnie raptem, kim była Polska przed 89 roku, komunistyczny kraj, potem te przemiany nasze wszystkie fantastyczne, które zaczęły się dziać i ja, która bardzo często byłam postrzegana, żona Komucha Kwaśniewskiego, wygrana mojego męża w wyborach z Lechem Wałęsą w 95 roku, była czymś niewiarygodnym i takimi małymi kroczkami poprzez budowanie siebie i mojego zaplecza, budowania fundacji, pokazywania, że Polka potrafi, że naprawdę możemy robić bardzo wiele ciekawych rzeczy i do naszych inicjatyw zapraszać kobiety z różnych zakątków świata. W roku 2000, o tak się powinno mówić, zaprosiłam panie prezydentowe, królowe, żeby w Polsce celebrować 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka. Nie spałam po nocach. Najpierw prosiłam o pomoc królową Zofię, ta poprosiła królową Paolę, królowa Paolę poprosiła królową Sylwię, ta poprosiła królową Ranię, która wtedy zaczynała
funkcjonować jako królowa, 20 innych pań prezydentowych i wielkie wydarzenie odbyło się w Polsce. Poprosiłam Carol Bellamy, szefową UNICEF-u, żeby to spotkanie odbyło się w Polsce, bo czemu nie u nas? Pan profesor Łopatka był tą osobą, która ten ostateczny kształt konwencji zaproponował i ku mojemu największemu zdziwieniu i radości to wielkie wydarzenie odbyło się w Polsce. Czy komuś by mogło się przyśnić, że taką wielką imprezę można tutaj robić, a potem ciągle dopraszano mnie do innych dużych takich światowych wydarzeń. Kofi Annan zaprosił mnie do swojego komitetu do spraw walki z przeciwdziałania narkomanii, Jimmy Carter zaprosił mnie do swojej fundacji i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli pokazujemy, ja coś potrafię, takie malutkie fundacje gdzieś powstają na obrzeżach Polski, które później wyrastają na wspaniały, wielki ruch. Tylko to jest zasada takiej małej łyżeczki, bo nie porównajmy się na rzeczy wielkie. Najpierw musimy pokazać, kim jesteśmy i pokazać swoją sprawczość. Jeśli ja potrafię pokazać, że udało mi się zrobić to w Polsce. Najpierw mieliśmy pierwszy modelkowy szpital. Bardzo chciałam, żeby nie było w Polsce szpitali o takich szaroburych ścianach. Zaczęliśmy wprowadzać do szpitali kolor i powiedzenie w kolorze mniej boli. Przez te 10 lat przeszło 500 szpitali, miejsc, gdzie leczone są dzieci, dostało dofinansowanie i wydaje mi się, że teraz jest normą to, że w szpitalu dziecięcym po prostu musi być kolor. I do tych projektów ciągle dołączały takie osoby, które mówiły: pani prezydentowo, prosimy tutaj, nie wiem, w Wałbrzychu, w Nowym Sączu, chcemy zrealizować taki projekt. Więc tych dziewczyn, które podobnie jak ja, właśnie tą metodą małych kroczków i zrealizowanymi swoimi projektami włączały kolejne osoby do tych działań, które wydawały im się ważne, jest naprawdę mnóstwo. I w tych dziewczynach naprawdę pokładam wielką nadzieję, że w polityce będzie więcej mądrych polityczek, które z takim otwartym umysłem chcą zmieniać naszą rzeczywistość. I także to nieszczęsne ustawodawstwo, które w tej chwili działa przeciwko nam. Pani jest przecież prawniczką z wykształcenia, więc doskonale Pani wie, że stanowienie prawa w Polsce i w ogóle stanowienie prawa dla kwestii kobiecych jest gigantycznym krokiem. Ustawodawca w Polsce to Sejm i Senat, więc potrzebujemy tam kobiecej reprezentacji po to, żebyśmy miały zagwarantowane to, czego potrzebujemy. A co Pani myśli o tych wszystkich młodych, wspaniałych kobietach, które pojawiają się teraz na listach, które do tej pory nie były ani znane szerzej opinii publicznej, ani w ogóle nie były polityczkami, tylko przesuwają się z innych światów na wyborcze listy? Ja jestem tymi młodymi dziewczynami zachwycona. Tak, tak. Ja dokładnie tak samo. Ja z nimi się bardzo często spotykam. Właśnie jutro też kolejne. Szczerze mówiąc, myślałam, że to się nie wydarzy, że nie będzie tej odwagi, że było już tak późno, kiedy one się pojawiły, że tak. Kamień z serca mi spadł. Ale fajnie, że są też na wysokich miejscach. To, że szefowie partii tak zauważyli, że te dziewczyny jednak dosyć jest istotne, żeby znalazły się na miejscach tak zwanych biorących. I to jest dla mnie bardzo istotne. Mój mąż bardzo często też o tym mówi, bo pytano mojego męża: panie prezydencie, jak to jest, że na lewicy tak, że nie wiem, tak mało osób widzi te wartości i nie chce głosować na lewicę. I z mężem bardzo często właśnie dzieliliśmy się takimi uwagami, że na lewicy są fantastyczne dziewczyny, tak? Dobrze przygotowane do pełnienia swoich funkcji, które występują z określonymi argumentami. To nie jest takie, wiecie, jak ja w telewizji słyszę takie gadające głowy, przychodzi ktoś i tak bla bla, tak sobie gada, tak sobie smędzi. Ja nie mam ochoty na taką osobę głosować. Ja bym chciała, żeby przyszła taka osoba, która mówię, zrobi to jest mój program i ja go zrobię. Bo na takie osoby chcemy głosować. I pamiętajcie, że my mamy prawo rozliczania polityków, bo każdy mi: po co ja pójdę, zagłosuję, jak i tak to się nie stanie. To się stanie wtedy, jak będziemy chodzić na spotkania z politykami. Cisnąć, dokładnie. Jest określony projekt i my będziemy dokładnie przyglądać się, są takie organizacje, watchdog, tak, który przygląda się, jak działa określona organizacja.
My musimy patrzeć politykom na ręce, z czego jestem bardzo dumna, to z tego, że namawiałam grono znajomych, przyjaciół do tego, żeby weszły w skład komisji wyborczych. Ogromnie ucieszyłam się, kiedy moja siostra powiedziała, jestem w komisji wyborczej i kolejne parę moich przyjaciółek także będzie brało udział przy liczeniu głosów, więc pamiętajmy o tym, że my mamy realny wpływ na to, co się dzieje. Jeśli mówimy, i tak te wybory będą sfałszowane, musimy być w komisjach wyborczych, musimy po prostu patrzeć na ręce politykom i wiedzieć, że to wszystko, co się dzieje, dzieje się lege artis. Czy pani uważa, że dobrze się stało, że Urząd Pierwszej Damy zaczął być parę lat temu urzędem, za który małżonka prezydenta otrzymuje wynagrodzenie? Tak, generalnie tak, bo ja przyznaję szczerze, że każdy oczekuje od pierwszej damy, żeby świetnie wyglądała, żeby była fantastycznie ubrana, żeby była fajnie uczesana, żeby miała jakąś sensowną torebkę itd., itd. Ja przyznaję, przez 10 lat nie zdarzyło się, żeby za państwowe pieniądze czy państwowe kancelarii kupiono mi jeden kapelusz czy jeden kostium. Później to się zmieniło, bo widzę, że politycy chodzą w bardzo dobrych garniturach, które kosztują niemałe pieniądze i płaci im za to partia czy ich kluby itd., itd. W związku z tym... No ale to oznacza, że podatnik za to płaci. No generalnie podatnik, tak się kończy. Czyli my. Ale muszę powiedzieć, że na przykład kiedy miałam spotkanie z paniami prezydentowymi z Francji czy z pierwszymi damami w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżała do Polski Bernadette Chirac od stóp do głów ubrana przez firmę Chanel. A ja w tym czasie miałam i tak fantastyczną sytuację, bo już wtedy współpracowałam z bardzo płodną Ewą Mingę, z Terenią Rosati, z Maliną Sobiech. Znalazłam panie, które w Polsce produkowały kapelusze i tak dalej, więc już mi było trochę łatwiej, bo ja mogłam zadzwonić, takie były czasem przezabawne sytuacje, że wyjeżdżaliśmy z oficjalną wizytą do Wielkiej Brytanii i kreacja, którą wcześniej zamówiłam, była jakimś dramatem i ja mogłam dzwonić do mojej przyjaciółki Malwiny i mówię, Malwina, Jezus, przyślij mi próbnik jakiś z materiałami. I ona przysyła mi ten próbnik, tam jedynka, dwójka, dwudziestka. Ja mówię, słuchaj, szczurki, szyjesz mi kostium. Ona miała dokładnie moje wszystkie wymiary, szyjesz mi, to jest bladoróżowe, robisz mi granatową lamówkę, 3/4 rękaw, spódnica już wiadomo za kolano, to podstawa i do tego miałam granatowy jakiś tam toczek, miałam granatowe rękawiczki, wiedziałam jak będę wyglądała. I w przeddzień wyjazdu przywoziliśmy ten kostium, który leżał w ogóle fantastycznie, wkładałam go i spokojnie mogłam tam zadawać szyku. Ale przyznacie, drogie panie, że formuła, że ubiera mnie od stóp od stóp do głów Dior czy Chanel, czy w Stanach Zjednoczonych to jest Oscar de la Renta. Przychodzą panie, oglądałam właśnie taki film, że do Michelle Obamy wjeżdżają trzy wieszaki, przychodzą stylistki, mówią, wiesz, Michelle, w tym ci będzie dobrze, bierzesz to, dam to, tu masz buty, tu kapelusz. Nie doświadczałam tego przez 10 lat, więc wierzcie mi, szykowanie się do jakichkolwiek wyjazdów jest dla mnie ciągle nocną marą. Ciągle śni mi się ten straszny sen, że przychodzą panowie z boru, trzecia nad ranem, wylot mieliśmy, bywało, czwarta, piąta, pani prezydentowo, zabieramy walizki. I ja w tym moim śnie ganiam po apartamencie, Jezus, co mam włożyć, nie mam kostiumów, gdzie buty i tak dalej. Więc to było dla mnie najtrudniejsze, to naprawdę nie było łatwe. Więc wracając po takim długim tym moim wstępie, do tego, czy pierwsza dama powinna dostawać jakąś tam pensję. Wynagrodzenie, tak. Mhm. Ja miałam też to szczęście. Uważam, to jest ciężka praca. Tak, ja wypowiadałam się na ten temat, kiedy już nie byłam pierwszą damą, że zwłaszcza te pierwsze damy, które pracują w budżetówce, tak jak pani Agata Duda, to ona przez 10 lat nie jest nauczycielką, nie ma płacanych składek, 65 lat, przyjdzie ten moment, 60 lat, kiedy będzie mogła pójść na emeryturę i gdyby nie to, że ja sama płaciłam swoje składki, działała moja firma, ja w zarząd tą moją firmę
obrotu nieruchomościami przekazałam, w związku z tym moja firma ciągle zarabiała, więc ja miałam za co kupować te moje kapelusze i torebki i tak dalej, ale pamiętajmy, że no przychodzi ten moment, ok, 10 lat wyjętych z życia, w związku z tym też i ta emerytura będzie znacznie niższa, w związku z tym tak, uważam, że pierwsza dama powinna otrzymać wynagrodzenie. A jakby jeszcze pracowała dodatkowo, byłoby super. No, no właśnie, gdyby mogła, no ale to już wtedy nie wiem. No, nie, nie, jakby społecznie pracowała. Sobie, że nie ma czasu. Żeby społecznie, żeby było widać, że jeszcze włącza się w jakieś fajne projekty takie, które że zabiera byłyby głos. Wartością dodaną do tego, co robi prezydent. Ja zawsze mówiłam, że ja jestem oczami i uszami prezydenta, ponieważ jeździłam po całym kraju, spotykałam się z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Bardzo sobie ceniłam tą możliwość spotykania, czy to byli nauczyciele, czy to były pielęgniarki, czy to były panie szatniarki, czy panie woźne, czy to były kucharki. Kochałam i kocham takie spotkania, takie ze zwykłymi ludźmi. Zrobimy sobie miśka, przytulimy sobie się do siebie wzajemnie, pogadamy sobie, wymienimy przepisy, powiemy, co boli. I chociaż to brzmi tak niewiarygodnie, ale takich miałam bardzo dużo spotkań, na przykład z kobietami z kół gospodyń wiejskich, gdzie mogłyśmy sobie bez kamer pogadać, co nas boli, co jest ważne. Jak wracałam do domu, to mówiłam: Olek, z genialnymi sołtyskami spotkałam się i co ważnego mi opowiadały. W kwestiach zdrowia zabierałam bardzo często głos, zresztą to było dla mnie ogromnie miłe, że przez wiele, wiele lat byłam wybierana jako kobieta, która numer jeden, która miała bezpośredni wpływ na życie Polek, Polaków, czy osoba ważna dla służby zdrowia też i najwięcej robiąca w tym obszarze, wybierano mnie, ale na przykład był taki moment, że kasy chorych miały być zastąpione Narodowym Funduszem Zdrowia, to lekarze mówili: pani prezydentowo, proszę powiedzieć, żeby pan prezydent się na to nie godził, bo te kasy chorych, one okrzepną, one na razie jeszcze nie działają tak, jak powinny, ale dajmy im szansę. Ja to mówiłam mężowi, nie posłuchał, więc nie zawsze tak jest, że jak się rozmawia, to coś z tego może wyjść pozytywnego, ale w każdym bądź razie o wielu takich właśnie rozmowach, które gdzieś tam odbywałam. Uszy i oczy prezydenta, to ładne. Ładny tytuł książki. Oszy i uszy. Tak. Pani prezydentowo, pani jest osobą wierzącą, praktykującą? To znaczy, z tą wiarą jest teraz kiepską, szczerze powiedziawszy. Ten kościół zawiódł mnie tak bardzo, że do rozmowy z najwyższym nie potrzebuję żadnych pośredników, powiem tak. W związku z tym nie. Jak jestem gdzieś za granicą, wchodzę do świątyni. Do świątyni, do kościoła. Lubię tą ciszę i skupienie i moją taką możliwość rozmowy bezpośredniej, ale sobie powiedziałam. No tak, a czemu nie? To w sumie właściwie wyartykułowania, to jest bezpośrednia. Nie ma pośredników między pani modlitwą, myślami, a no właśnie, odbiorcą. Nie ma właściwie. Nie bardzo, nie widzę potrzeby spowiadania się osobie, której... To znaczy, ja taką osobę mam. Ja mam księdza Jana, naszego wspaniałego kapelana. Ale ponieważ cenię go jako człowieka, jego wartości, podzielamy te same wartości, więc jest zupełnie inna sytuacja, ale myślę, że jest, znaczy myślę, widzimy to doskonale, że jest tak ogromne odejście od kościoła, ilość afer, które były zamiatane pod dywan, dla mnie jest czymś niewiarygodnym to, że ostatnio na konferencji Episkopatu to no grono. Właśnie, czytam to dokładnie, więc może zacytujemy wam wszystkie dziewczyny, tak, bo może nie wszystkie słyszałyście. Episkopat twierdzi, że przerwanie ciąży z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety w tej ciąży, cudzysłów, nie może być dopuszczona prawnie. W ten sam sposób episkopat sprzeciwił się i Ministerstwu Zdrowia, i Rzecznikowi Praw Pacjenta. Tak jest. A dla nas jest to łamanie praw kobiet. No właśnie, no i co, teraz ci panowie mają jakąś wykładnię dla mojego życia, dla innych kobiet nam przedstawiać? Nie, mówię nie, to jest jakby zamknięta
karta w moim życiu. Ja myślę, że to takie podejście do, ta wiara była dla mnie ważna też ze względu na osobę Jana Pawła II. Był dla Polek, Polaków i nie tylko przez lata autorytetem i nie da się nie powiedzieć tego, że dla Polski, że w Polsce odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o naszą tożsamość, jeśli chodzi o powrót Polski do rodziny państw europejskich, ani ja, ani mąż, tego nie zapomnimy, naszego spotkania z Janem Pawłem II, kiedy pozwolił na to, żeby mój mąż na placu świętego przed Bazyliką Piotra i Pawła mógł wystąpić do tysięcy pielgrzymów, namawiając do wzięcia udziału w referendum. I to, tej roli chyba Ojca Świętego nigdy nie zapomnimy. A jak pani przyjęła książki i dziennikarskie śledztwa dowodzące tego, że papież Polak wiedział o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w Kościele katolickim? Z ciężkim sercem. Z ciężkim sercem. A właśnie z tego względu, że dla wielu z nas był bardzo ważną postacią, tak jak powiedziałam, był autorytetem. Nie wiem, chciałabym to zrzucić na karp złego, fatalnego zdrowia, złego samopoczucia, ale pewnie te uwagi gdzieś do Jana Pawła musiały docierać i to jest taka no, niefajna konstatacja, że osoba, która była dla nas tak ważna, jednak tych koszmarnych rzeczy nie nagłaśniała, nie chciała rozliczeń. Już nie mówię o niektórych kardynałach z Ameryki Południowej, bo to w ogóle jakiś jest horror. I z Ameryki Żal. Północnej w sumie też. I z Północnej też, tak. Pani prezydentowo, czy polityka to kłamstwo, manipulacja, bagno, konszachty, znajomości, wykorzystywanie, też. Niepewność, zło? Też. Też. Teraz jak widzimy, jak wygląda polityka, jak przyglądamy się wszystkim aferom, które były udziałem obecnie rządzących, to włos staje dęba i to, co jest niesamowite, to już jesteśmy troszeczkę znieczuleni. Kolejna afera, okej, no cóż by jeszcze. Kolejny członek rodziny, lat 24, wchodzi do zarządu wielkiej firmy państwowej, znajduje się tam, gdzie prestiż, przywileje i gigantyczne pieniądze. To, że jest tam, nie wiem, skończył technikum połowy ryb, czy obojętnie, tak naprawdę obojętnie, czy ma jakiekolwiek wykształcenie, czy nie ma, a ma dzięki koneksjom możliwości pełnienia wysokich funkcji, podejmowania decyzji, jest czymś niewiarygodnym. Rzeczywiście, jak patrzymy na tą politykę w ostatnich latach, to ja mam wrażenie, że my już jesteśmy poniżej dna i w to dno pukamy. I dlatego tak ważne są te... Ja jestem przyzwyczajona do innej polityki. Dla mnie i obserwowałam tą politykę z bliska. Byłam zanurzona w tej polityce przez wiele, wiele lat i wiem, jak ważne było pełnienie najwyższego urzędu przez mojego męża. Przyglądałam się gronu znajomych, przyjaciół, którzy traktowali politykę jako służbę dla państwa. Dla mnie to była służba dla państwa. Dlaczego zajęłam się działalnością społeczną? Dlaczego zdecydowałam się założyć moją fundację? Ponieważ uważałam, że jeśli zostałam małżonką prezydenta, pierwszą damą, tylko dlatego, że byłam żoną Aleksandra Kwaśniewskiego, mój mąż wygrał wybory i dzięki temu przez 10 lat byłam w tym uprzywilejowanym miejscu, to moja praca społeczna i ta służba dla Polek, Polaków, bo tak to widziałam, to było podziękowanie za mój dobry los. To dzięki tym wszystkim, milionom osób, które zagłosowały na mojego małżonka, zostałam pierwszą damą. W związku z tym to było moje powiedzenie Polakom, dziękuję za to, że jestem w tym, a nie innym miejscu i postaram się zrobić wszystko, co potrafię, żeby zasłużyć za
na ten honor bycia w miejscu niezwykłym, w pierwszym domu Rzeczpospolitej. A teraz przeraża mnie ta polityka. Tu nie ma żadnych granic, tutaj nie ma żadnych barier. I to jest niewyobrażalne, w jaki sposób traktowani są sędziowie, w jaki sposób traktowani są urzędnicy, w jaki sposób traktowani są Polacy. Traktowani jesteśmy jak grono baranów, których można po prostu wywieźć w pole. Przestały obowiązywać jakiekolwiek zasady. I to jest dla mnie straszne. I rozumiem, że patrząc na tą politykę, gro osób myśli sobie, nie pójdę głosować, bo ode mnie nic nie zależy. Zależy. I właśnie dlatego musimy pójść i dokonać zmiany tej władzy. I użyć głosu. I użyć głosu, tak. Każdy głos jest ważny. Każdy. Na wagę złota. Pani prezydentowo, ostatnie pytanie, bo przypomniała mi się teraz rozmowa, którą zrobiłam na kanale z Olą, mniej więcej 2 lata temu. I pamiętam taki moment, w którym mi jako matce pękło serce. Opowiadała historię związaną z prezydenturą pani męża, tuż po wyborach, kiedy wróciła po niedzielnych, wygranych wyborach przez Aleksandra Kwaśniewskiego, który został polskim nowym prezydentem. Wróciła do szkoły i wszyscy przyszli w geście protestu, ubrani na czarno. Tym, którzy nie rozumieją kontekstu historycznego, szybciutko wytłumaczę, że prezydent Aleksander Kwaśniewski był trzecim polskim prezydentem po 1989 roku. Przez chwilę był Wojciech Jaruzelski, potem 5-letnia kadencja Lecha Wałęsy i Lech Wałęsa przegrał wybory prezydenckie z Aleksandrem Kwaśniewskim, związanym z Lewicą z tamtejszym tak, obozem. Nazywało się go wtedy postkomunistycznym. I Ola mówi, że bardzo to przeżyła. I mówi, powiedziała mi w tej rozmowie wtedy, że nie chciała wam o tym mówić, nie chciała wam, nie wiem, łamać serc, żebyście jeszcze musieli, bo wszystkim wam było ciężko, żebyście jeszcze musieli mierzyć się z tym, z czym ona się mierzy. Kiedy się pani dowiedziała, kiedy ona to opowiedziała, że tak było? Jakoś dosyć późno chyba. Ja miałam to szczęście, że Ola chodziła do szkoły społecznej, do fantastycznego liceum, gdzie w bardzo szybkim tempie zaskarbiła sobie sympatię i koleżanek, i kolegów, i nauczycieli, bo ja pamiętam, Ola, o tym wiemy, jest humanistką i ma naprawdę świetne pióro po tatusiu, ale też poczucie i po mnie. Poczucie humoru ma przede wszystkim. Fajne poczucie humoru, ale dlatego mówię, że ma świetne pióro, dlatego że ona dostawała jakieś truje z minusami z wypracowań z języka polskiego i miała jakiś styl i tak dalej. I dla mnie to było okropne, bo Ola zawsze bardzo dobrze pisała, pisze teraz piękne teksty dla Kuby, dla swojego męża. I to było strasznie takie, tak, to było tak niefajne, takie Boże. I na koniec roku pamiętam, że nauczycielka powiedziała: Ola, wiesz, ja bym ci tak teraz zmieniła te oceny. Klamka zapadła, stało się koniec, tyle. Natomiast Ola miała świetnego dyrektora szkoły, pana Aureliusza Leżyńskiego, do którego ja chodziłam już w pierwszym semestrze. Wiadomo, niefajne rzeczy się różne działy, martwiliśmy się o naszą Olę, w związku z tym my Oli nie martwiliśmy, tylko chodziłam bezpośrednio do pana dyrektora, w związku z tym ustaliliśmy, jak jakieś obce osoby pojawią się coś, natychmiast telefon do nas, Ola nie miała nigdy ochrony, więc tym bardziej te sprawy musieliśmy załatwiać między sobą i to, co było dla mnie na przykład naprawdę fantastyczne, to był fantastyczny dyrektor szkoły, którego poprosiłam, żeby Ola została osobą anonimową. I to taka naprawdę rzadka sytuacja, ponieważ pan dyrektor mógł się na to nie zgodzić. Wyrobiliśmy legitymację Oli na fałszywe nazwisko. I dzięki temu nie była Aleksandrą Kwaśniewską. Gdziekolwiek jeździła, bo oni jeździli pociągami, jeździli tam na jakieś obozy, na jakieś zapadłe wiochy, gdzie ze studni odebrali i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wiedział, że to jest córka prezydenta, nie było wtedy internetu, na szczęście trochę mniej było tego typu zagrożeń. Także ja mam takie wrażenie, że my tak wzajemnie się trochę chroniliśmy, ponieważ ja Oli nie chciałam opowiadać w sytuacjach, że Jezus Maria, jakieś niedobre wieści mam, że jakiś tam ktoś tam się czai na nasze dziecko, a Ola z kolei dosyć długo chyba czekała, żeby powiedzieć właśnie o tamtej sytuacji. Ona kochała tą szkołę i naprawdę miała świetnych nauczycieli, jestem bardzo wdzięczna,
że w tej, a nie innej szkole Ola była, bo do tej pory ma fajne kontakty z koleżankami i z kolegami, z koleżankami, a ja z kolei pana Aureliusza Leżeńskiego zaprosiłam do projektu naszej Fundacji Szkół Tolerancji, którą organizowaliśmy jako fundacja w roku 2001 na Mazurach. Zaprosiliśmy 100 młodych osób z całego świata, żeby mówić, jak ważna w życiu jest tolerancja. Także potem już wszystko było fajnie. Ten pierwszy moment był najtrudniejszy. Mówi pani, że, bo to wiemy też, Ola opowiadała o tym, że pisze teksty dla Kuby. A czy Kuba dla pani śpiewa? Jak śpiewa, to śpiewa mamo. Tak. Tak, tak. Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili mi na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę Kochana mamo. Kochana mamo, życzę tobie 365 coś tam pięknych dni. Taki, nie. I Ola dziękuję za wiele fajnych rzeczy, które dostała ode mnie. I to jest naprawdę piękna piosenka. I Oleńka, jak robiłam właśnie 60. urodziny w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny, to Kuba grał i śpiewał to, a ja ryczałam. Płynęły łzy, bo to naprawdę pięknie napisana piosenka. Oleńka zawsze fajnie coś mi pisała, jakieś laurki, tak jak ja pisałam dla mojej mamy, jak wszystkie dzieciaki chyba dla swoich mam piszą takie laurki, ale odśpiewana ta piosenka przez Kubę dla mnie była naprawdę wzruszająca. Z tekstem Oli. W ogóle to jest takie słodkie, że no pani to już wie bardziej. Ja mam 12-letniego syna, który zawsze oczywiście będzie małym dzidziusiem, a 40-letnia córka też może być zawsze małą córeńką, nie? To jest śmieszne, to jest śmieszne. Ja kiedyś poszłam do apteki u nas na naszej wiosce, ale pogryzły komary i powiedziałam, ojej, wie pani, a zapomniałam jeszcze chciałam jakiś taki specyfik, bo komary pogryzły moje dzieciątko, a pani tak patrzy na mnie i tak, a ile ma lat dzieciątko? I w tym momencie myślę sobie, Jezu, chyba nie mogę powiedzieć 40. Dzieciątko, zawsze, zawsze dzieciątko. Ja tak samo się czułam, tak długo jak żyła moja mateńka, tak długo jak żył mój tata. Takie myślenie, że jak tata przychodził mi córeńko moja, tak mnie przytulił, uściskał. To było ważne. I chyba to będzie dobra puenta, żebyśmy się widzieli, żebyśmy się przytulali, bo dotyk ma znaczenie terapeutyczne. I żebyśmy po prostu z troską na siebie patrzyli, na siebie i na nasze otoczenie, czytaj po prostu 15 października idziemy na wybory. Tak, w życiu najważniejsza jest właśnie ta czułość i uważność, o której tak pięknie Olga Tokarczuk pisała i mówi, ale żeby mogła być ta czułość i ta uważność, żebyśmy mogli się kochać i uśmiechać się do siebie, jest ważne to, żeby pójść, zagłosować i mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Proszę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo jest to fajnie panią znowu widzieć. Fajnie panią spotykać na szlaku. Cieszę się, Madziu, tak. Pewnie nieraz się spotkamy na tych szlakach. Tak, że każda w swoim stylu tka tę nić takiego porozumienia pomiędzy. Porozumienia bez barier, porozumienia między kobietami, siostrzeństwem i w ogóle też między nami kobietami i wspaniałymi mężczyznami. Dzięki temu, że oni dmuchają nam skrzydła, przecież też możemy lecieć. Tak, ta synergia jest bardzo ważna, tego pierwiastka męskiego, żeńskiego i jak jest ta synergia między nami, możemy więcej. To proszę pozdrowić pana Aleksandra, ucałować córeczkę i syneczka. Kocham, 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 oni wiedzą, kocham, kocham, kocham. I dziękuję za spotkanie. Dziękuję i pięknie. Do zobaczenia w pięknej i wolnej Polsce. Tak, mam nadzieję 16. Całusy, dziękuję. Całusy, dzięki piękne, pa. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że widzimy się 15 października w lokalach wyborczych, ale chętnie poczytamy się w komentarzach, więc czekam na wasze komentarze. Jak zwykle ukłony za subskrypcję, za łapki w górę. No a w ogóle to widzimy się w każdy wtorek. Pamiętajcie o tym. Całuję i do zobaczenia.